Witam Państwa. Dziś mamy 10 dzień marca, godzina 10.20. Dziś ważne dane ze Stanów Zjednoczonych, godzina 14.30. Będą publikowane dane odnośnie, odnośnie zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, w sektorze prywatnym oraz będą informacje o płacach. Także większa zmienność na parach z dolarem dzisiaj powinna się pojawić. Inwestorzy czekają na te, na te dane. Na początek, zobaczmy sobie, może, jak wyglądają notowania e, pary walutowej USDJPY, to jest interwał D1, e, ponieważ e, zaczynamy od takiego szerokiego interwału, ponieważ tutaj jest szansa na kontynuację tej tendencji wzrostowej, z którą mamy tutaj e, do czynienia e, właściwie od... E, Połowy, można powiedzieć, 2016 roku, czyli te silne wzrosty, ten ruch traktowalibyśmy jako korektę i dalej kontynuację ruchu wzrostowego. Natomiast, żeby z taką kontynuacją, żebyśmy mieli do czynienia, musiałaby być wybita ta strefa, o której już kilkukrotnie w zeszłym tygodniu, czy też jeszcze wcześniej wspominałem. Strefa wcześniejszej reakcji ceny, czyli zarówno od jednej, jak i od drugiej strony rynek to miejsce testował, czyli mamy tutaj strefę ZZB, jeżeli ona zostanie dzisiaj wybita, wtedy należy oczekiwać tutaj kontynuacji wzrostów, przez co ten ruch z interwału D1 mógłby się okazać jedynie e, korektą, czyli impuls, korekta i kolejne E, impuls. Także bardzo ważne będzie to, czy rynek zdoła dzisiaj wybić tą strefę. Czy też zobaczymy tutaj sygnały podażowe i e, cofnięcie. Jeżeli chodzi o niższy interwał czasowy, tutaj ostatnio utrzymuje się wyraźna tendencja wzrostowa w przypadku ewentualnej korekty, czyli odbicia od tej strefy oporu. E, biorę pod uwagę taki układ, aktualnie wsparcie to jest poziom 114.30, czyli jeżeli doszłoby do korekty, tutaj jakieś reakcje popytu mogą się pojawić, tym bardziej, że Wcześniej na tym poziomie e, cenowym rynek już e, reagował. Natomiast jeżeli chodzi o, e, o ruch wzrostowy, jeżeli zobaczymy tutaj dzisiaj wybicie do góry, no to celem dla e, kupujących powinna być geometria 1 do 1, czyli równość odcinków wzrostowych. Tutaj ta fala odłożona po korekcie na dołku. E, I geometrię mamy na poziomie 116,60. Także sporo tutaj jeszcze rynek miałby miejsca ponad 100 pipsów po wybiciu tej. E, strefy. także tak to wygląda na parze e, USD -JEN. E, zobaczmy sobie jeszcze Niemiecki indeks DAX, ponieważ tutaj dzisiaj kontynuujemy wzrosty, ja tu zajdę do interwału H1, to jest cały, cały ostatni tydzień, czyli patrząc od poniedziałku, ja tutaj wspominałem o tej konsolidacji. Dzisiaj rynek wybija się z tej konsolidacji górą, od razu luką na otwarciu, i jak na razie wszystko wskazuje na to, że te wzrosty będą kontynuowane. Co prawda, znajdujemy się na wysokości lokalnego. ZZB, także warto tutaj uważać, natomiast wybicie tej niebieskiej strefy zasady zmiany biegunów otwierałoby drogę do dalszych wzrostów, natomiast kiedy scenariusz spadkowy, dopiero po wybiciu tych dołków, czy jeżeli, jeżeli rynek wróciłby do tej konsolidacji i dopiero wybił dołem okolice 11 915, bo tutaj mamy wsparcie. Dopiero wtedy można by myśleć o jakichś spadkach. Jak na razie, tym scenariuszem bazowym wydaje się być dalej scenariusz. Wzrostowy. Popatrzmy też tutaj na H4. Na interwał D1 silny trend wzrostowy cały czas tutaj obowiązuje. Dopiero jakaś duża świeca z czarnym korpusem na interwale D1 mogłaby nam tutaj mówić o ewentualnej korekcie. I zobaczmy jeszcze euro Eurodolar, niestety tutaj nic ciekawego dalej nie widać. Natomiast podczas danych dzisiaj może pojawić się ta większa zmienność, dlatego też wybicie ewentualne tej strefy, którą już tutaj widzimy, że rynek testował wczoraj, i dzisiaj znowu mamy kolejny test. Wybicie tej strefy mogłoby nam doprowadzić do ruchu wzrostowego, tym bardziej, że tutaj z klasycznej analizy technicznej możemy rysować coś na kształt albo podwójnego dna, czyli mamy tutaj dwa dołki, albo jakiejś przekrzywionej formacji RGR z linią szyi, która wyglądałaby w ten sposób, czyli wybicie zarówno strefy, jak i tej linii otwierałoby drogę do dalszych e, wzrostów, także jesteśmy na istotnej strefie e, oporu, jeżeli doszłoby jednak do spadków, a nie do ruchu wzrostowego, no to wsparcie mamy dopiero 100 pipsów e, niżej, czyli cały czas ten poziom 1,0500, on jest dla rynku wsparciem i dopiero jego pokonanie otwierałoby nam tutaj drogę do jakichś większych Spadków, także na dzień dzisiejszy, ważna strefa przy 1.05 i ta strefa, w której aktualnie się znajdujemy. Tutaj, z racji tego, że rynek jest cały czas na tej strefie, zobaczmy, gdzie ewentualna reakcja podażowa mogłaby się pojawić w przypadku wybicia do góry. Tutaj jeszcze alternatywnie zajdę do niższego interwału czasowego albo może na h4, jednak. Dla e, strony podażowej, jeżeli doszłoby do wybicia do góry, taki scenariusz, czyli korekta prosta, pierwsza fala do góry, druga do dołu i trzecia do góry, czyli tutaj możemy też poziomem cenowym to zaznaczyć: 1,06,70, geometria 1 do 1, to jest najbliższe miejsce oporu. Czyli tak naprawdę, pomimo że widzimy tu formację podwójnego dna, czy też e, formację RGR, no to ja zaczekałbym dopiero z tymi ewentualnymi wzrostami na wybicie tej żółtej e, strefy, ponieważ e, tutaj jest około 50 pipsów. Natomiast może być tak, że rynek wybije do góry i tutaj już reakcja podaży się e, pojawi. Dodatkowo zobaczmy, że w tym miejscu mamy potwierdzenie e, w postaci wcześniejszej reakcji ceny. Także ja z wzrostami bym się wstrzymał dopiero powyżej tej e, strefy. Ok, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę powodzenia na rynku w dniu dzisiejszym i do usłyszenia.